puszysty sernik z podwójnym biszkoptem. Puszysty sernik z podwójnym biszkoptem to świetna propozycja zarówno na święta, jak i na weekend. Jest to bardzo pyszne i dość proste do wykonania ciasto. Puszysty sernik z podwójnym biszkoptem. Na ekranie przedstawimy zaraz szczegółową listę składników, które są niezbędne, aby wykonać ten pyszny sernik. Mamy przepis zarówno na biszkopt, jak i na masę serową. Natomiast ogólnie potrzebujemy do wykonania biszkoptu mąkę tortową, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, jajka i olej. Natomiast do wykonania masy ser biały tłusty, cukier wanilinowy, masło miękkie, jajka, aromat pomarańczy i rodzynki. Najpierw wbijamy jajka do miski, w której będziemy je miksować. Należy je zmiksować na gładką masę, jednolitą gładką masę. Następnie dosypujemy porcjami cukier. No i cały czas miksujemy. Cukier musi się rozpuścić. Następnie dosypujemy cukier wanilinowy. Nadal miksując. Teraz łączymy proszek do pieczenia z mąką pszenną, mieszamy łyżeczką i wsypujemy do miski, ale wcześniej przesiewamy mąkę i proszek przesiewaczem. Wlewamy olej i nadal miksujemy na jednolitą masę. Wlewamy masę do formy do pieczenia wyłożonej np. papierem do pieczenia bądź folią do pieczenia i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, po czym zmniejszamy na 160 i pieczemy około 25 minut. Teraz wykonamy masę serową. Przeciskamy przez praskę do ziemniaków tłusty biały ser. Chociaż szczerze powiedziawszy, lepiej to zrobić maszynką do mielenia mięsa. Dużo łatwiej. Następnie wbijamy jajka, miksujemy je, dodajemy przeciśnięty przez praskę biały, tłusty ser. Trochę nam wypadło poza miskę. Miksujemy. Do garnka wkładamy kostkę masła i należy ją rozpuścić. Wsypujemy cukier. Możemy kostkę pokroić, pokruszyć na mniejsze kawałki, aby się szybciej rozpuściła. Masło musi się roztopić, rozpuścić i połączyć z cukrem. Teraz dodajemy biały ser, pomieszany z poprzednimi składnikami i cały czas mieszamy. Oczywiście garnek cały czas jest podgrzewany. Miksujemy, dodajemy również rodzynki, cukier wanilinowy i znowu mieszamy. Teraz robimy taki miks mąki ziemniaczanej i wody, mniej więcej w takiej proporcji jak widać na filmie. Dorzucamy ten miks, ten zaczyn do garnka i mieszamy, aż się zagotuje. Widać bąbelki powietrza powstające podczas gotowania. Dodajemy aromat pomarańczy i miksujemy. Wyciągamy biszkopt i pozbywamy się tej skórki, która powstała podczas pieczenia. Dajemy pierwszą warstwę biszkoptu do formy
Następnie wlewamy przygotowaną przed chwilą masę serową. Rozprowadzamy łyżeczką albo szpatułką po całej powierzchni formy masę. I za chwilę damy drugą warstwę biszkoptu. Dociskamy, formujemy. Odstawiamy, aby sobie wystygnął. Albo od razu dekorujemy cukrem, pudrem. Kroimy dopiero jak wystygnie już całkowicie, jak nasza masa nieco stężeje, będzie bardziej zwarta. Tak wygląda efekt końcowy. Ciasto jest naprawdę bardzo pyszne. Ładnie się prezentuje. Warto wykonać ten sernik na święta. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!